Halo, halo, siemanko byczki na kolejnym odcinku z Counter-Strike'a. No i dzisiaj nie będzie odcinek z drogi do globala, ponieważ tak mnie naszło po prostu, żeby sobie pootwierać trochę kapsułek, wrócić sobie do starych czasów. No bo openingi skrzynek raczej zbytnio się nie opłacają, a tutaj na kapsułach naprawdę można dobrze zarobić i chciałbym dzisiaj dropnąć jakąś czerwoną naklejkę i oczywiście nie sprzedawać jej, tylko sobie zatrzymać te naklejki, ponieważ zobaczyłem sobie parę odcinków właśnie, jak ktoś inwestował i w ogóle, i na przykład czasami potrafiły 50-krotnie wzrosnąć do góry na przykład jakieś naklejki. Zobaczymy, jak będzie w tym roku, trzeba to przetestować. A jeżeli ty chcesz wygrać skinka, który właśnie pojawił się na ekranie, to oczywiście zostaw łapkę w górę, skomentuj, no i oczywiście subskrybuj kanał, by być na bieżąco. No i oczywiście wpadajcie też na moją serię Droga do Globala, wielu osobom się spodobało to, fajnie się przyjęła ta seria. Oczywiście zasięgi nie są takie, jakbym chciał, ze względu na to, że długo na YouTubie mnie nie było, ale wracamy do tego, żeby było wszystko na swoim miejscu, więc myślę, że nie przedłużamy. Ja sobie raczej potnę ten jakiś tutaj materiał, nie będziemy wszystkich otwierać, bo mamy aż 60 takich kapsuł, więc będzie to pewnie dość czasochłonne. Myślę, żeby tak materiał miał 5, 6, maksymalnie 7 minut, zobaczymy, jak to wyjdzie, więc lecimy już z pierwszą, nie przedłużamy. No i zobaczymy, chciałbym jedną czerwoną zdobyć. Wiadomo, że teraz jest o wiele ciężej zdobyć te czerwone niż wcześniej, bo odkąd pojawiła się ta promocja na te kapsuły, no to oczywiście tutaj drop troszeczkę zmniejszyli. No i ja sobie oczywiście otwieram tutaj pretendentów, ze względu na to, że jest najbardziej zbalansowana kapsuła ze wszystkich. Nie jest coś takiego, że jest rozstrzał, że jedna czerwona kosztuje 20 zł, a jedna 150, tylko jest naprawdę tak mniej więcej między 30 a 50 zł, a w przyszłości na pewno będą więcej warte. No zobaczymy, zobaczymy, jak to będzie. Fajnie by było chociaż jedną dropnąć. Dawno już nie zdobyłem jakiegoś fajnego itemu w CS-ie. A na stronkach to wiadomo, inna bajka, ale tak, żeby w Counter-Strike'u coś trafić, no to już dawno nie było takiego boom. Na razie 5 kapsuł za nami, no i na razie tak średnio bym powiedział, nie ma nic szczególnego. No i dobra, jest Fnatic, myślałem, że będzie w hologramie, mogła być w hologramie. Niestety mamy zwykłą. No i te naklejki i tak już poszły do góry leciutko, bo pamiętam, jak wszystkie na przykład niebieskie naklejki były w okolicach 20 groszy. Teraz już podeszły do 50, 60 nawet, więc już nie jest najgorzej. Ja wydałem na ten opening około 80 zł, więc zobaczymy, czy nam się zwróci to, czy może wyjdziemy na plus. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, 10. kapsuła przed nami i o kurde, znowu niebieska Fnatic. No strasznie dużo niebieskich, mamy dopiero chyba tak dwa hologramy, które wyleciały nam jako pierwsze. No i miejmy nadzieję, że coś nas zaskoczy. No Astralis w holo już byłaby chyba z 2-3 zł warta, więc jakbyśmy sobie przytrzymali taką, taką naklejeczkę, no to kiedyś byłaby naprawdę w porządnej cenie. No jak na razie słabo. Dobra, mamy hologram, zawsze to coś. Nie jest to też jakiś wybitny hologram, ale ja jeszcze wspomnijcie moje słowa, że te po prostu naklejeczki pójdą do góry, tak jak każdy. No jest to po prostu kolej rzeczy, że wchodzą nowe kapsuły, nowe jakieś autografy czy coś takiego i wtedy dostajemy po prostu wzrost naszych kapsuł czy naszych naklejek, ze względu na to, że po prostu są nowe. Tamtych się coraz mniej na rynku robi. Okej, i mamy Fnatic hologram. To już też będzie koło, myślę, tych 2-3 zł. A jakbyśmy sobie to pomnożyli właśnie razy 50, no to już będziemy mieli koło 150 zł, więc myślę, że naprawdę spoko opcja. No kurde, kto by nie chciał skorzystać z takiej okazji, że wydać sobie na przykład 2 zł na jakąś naklejeczkę, a później z niej zgarnąć 100 parę złotych, a jakby ktoś sobie zainwestował jeszcze na przykład w 100 takich, no to sobie jeszcze pomnożyć to razy 100 i naprawdę wychodzi kozacka sumka. No i przeleciała tam nam jakaś czerwona. No ale niestety nie ma. Myślę, że nie ma potrzeby cięcia tego tutaj odcinka, ze względu na to, że mam o czym rozmawiać z wami. Ostatnio naprawdę przyjemnie mi się nagrywa tutaj te odcineczki. Znowu wróciła mi taka zajawka do nagrywania. Może niedługo streamy wrócą. Ze streamami to jest tak, że ja po prostu nie mam czasu zbytnio, a też bez sensu streama odpowiedzieć na pół godziny. Też nie chcę robić streamów tak jak wcześniej z tam otwierania jakiegoś, czy z rozdawania skinów, bo po prostu po czasie zauważyłem, że są to po prostu puste subskrypcje, po prostu widzowie, którzy przychodzą tylko i wyłącznie po skiny, więc jeżeli będą jakieś live'y, no to sobie będziemy grać na live'ach. Jeżeli ktoś by miał jakąś tam rangę zbliżoną do mnie,
teraz mam DMG, no to oczywiście będzie mógł sobie zagrać ze mną, z ekipą. Więc myślę, że naprawdę spoko opcja, żeby sobie tak właśnie zagrać na live'ie. Będziemy sobie odpalać takiego live'a, zagramy sobie dwa, może trzy meczyki na spokojnie, może jakieś skrzydłowe z widzami. Chociaż też nie mówię, że w ogóle nie będzie żadnych tam giveaway. Myślę, że tam powiedzmy na jednego streamka sobie zrobimy jakiegoś giveaway, a może na przykład będziemy robić znowu topki, tak jak to było kiedyś. Dobra, mamy Astralis Holo, to już w miarę spoko. Myślę, że może takie topki sobie porobimy, że dla właśnie top donatora jakiś tam skinek. No zobaczymy zresztą jak to będzie, zobaczymy ile w ogóle będę miał czasu na te streamy. No i tak stwierdziłem, że jednak jeżeli miałbym streamować, no to na YouTubku, no bo jednak tutaj już jakąś publikę mam. Tego Twitcha też do końca nie ogarniam, tak jak próbowałem sobie zobaczyć tam, odpalić jakiegoś testowego streama prywatnego. No ale po prostu nie ogarniam tego Twitcha totalnie, więc myślę, że tutaj bym sobie został przy YouTubie. Wiadomo, że tutaj jest troszeczkę mniejsza aktywność, mniej osób, ale ja to robię dla widzów, którzy chcą mnie oglądać, a nie dla tych, co chcieli na przykład wygrywać skiny, czy wbijali po prostu przypadkiem i zaraz ich nie było. Może w końcu zdobędziemy te upragnione 2000 subów, które no byliśmy bardzo blisko, trochę się to odsunęło, no bo prawie 100 subskrypcji straciłem. Przez to, że byłem nieaktywny około chyba 3 miesięcy albo 2. A jak byłem aktywny, to tak na odpierdziel, bez żadnych miniaturek, bez niczego. No więc nie wyglądało to za ciekawie. Dobra, teraz jakieś hologramy zaczęły trochę lecieć, no ale nie mamy żadnej różowej ani żadnej czerwonej, co jest dość słabym wynikiem. No bo tutaj niestety, jeżeli nie zdobędziemy czerwonej, chociaż tutaj nawet czerwona nie gwarantuje nam zwrotu za opening w tym momencie, no bo po prostu te naklejki są dość tanie. Ale też nie ma co się dziwić, no bo same kapsuły w sobie są tanie. No kosztują, te chyba, które otwieram, kosztują około złoty 30 zł, więc na 60 kapsuł właśnie wydałem około 80 zł. Na tą chwilę obstawiam, że mamy może jakieś 20, no bo też nic takiego ciekawego nie dropło. Mówię, no będzie ciężko coś fajnego dropnąć. Oczywiście niebieskie naklejki najprawdopodobniej sobie sprzedam. I po prostu nie wiem co zrobić. To, zresztą to nie będzie za duże pieniądze, nie wiadomo, ale jakieś hologramy, folie sobie zostawię. Niebieskie Navi i Tylo też mam zatrzymane z poprzednich openingów, bo wiem, że one mogą być dość drogie. Tak jak Navi teraz kosztuje prawie 60 groszy niebieska, no to jakbyśmy sobie to pomnożyli razy 50, no to wychodzi już naprawdę fajna sumka. A ja mam chyba około 50 tych Navi, więc może kiedyś siądzie jakaś fajna kosa za same naklejki i wtedy właśnie powiem, że się opłacało. No ale przejdźmy teraz dalej do naszego openingu. Dobra, mamy tutaj hologram, ale my byśmy chcieli czerwoną. Byśmy chcieli czerwoną, najlepiej jakby to był Liquid albo Astralis, albo Fnatic. Chociaż G2 też chyba jest tam w jakiejś cenie. Ile nam zostało? 11, no już mało prób do tego, żeby tutaj zdobyć jakąś fajną naklejeczkę. No ale ważne, że te hologramy chociaż lecą, które jakieś tam groszowe sprawy są warte, nie są... No i... Jezu, no już myślałem, że będzie pierwsza folia, ale naprawdę, tragicznie leci teraz, tak zauważyłem. 60 jest prawie otwartych już, no i nawet nie było żadnej folii, więc tutaj widzimy, że chyba procentowo rozłożyło się to troszeczkę w stylu dropnięcia kosy, a wiadomo, że dropnięcie kosy w CS-ie to jest coś bardzo trudnego. Czasami otwierają ludzie i po 1000. Dobra, mamy Liquid w hologramie, to już jest w miarę spoko. Czasami potrafią po 1000 otworzyć, no i niestety kosy nie trafiają. Dobra, zostało nam, aha, mieliśmy 61, no to 6 zostało. No i dalej jest szansa na jakąś czerwoną. No i mamy czerwoną. Szkoda, że to jest Astralis. No jakby chociaż tą folię tak na koniec. Żeby chociaż te, nie wiem, 5-6 zł w tym momencie było. Oczywiście bym zostawił sobie to. Ale żeby chociaż jedna folia i mamy OG, co jest dość średnim wynikiem. No przelatują te czerwone, fioletowe, wszystko. A dropią dość słabe. Dobra, ostatnie dwa. No tutaj niestety, o Jezus Maria. Dobra, ostatnie dwa. No i znowu niechcący dałem to.
Dobra, ostatnie dwa pojemniczki. No, 10 minut materiału, więc myślę, że naprawdę spoczko, jak dla was sobie pooglądacie, zobaczycie właśnie, czy się opłaca te kapsułki teraz otwierać, czy nie. No i ostatnia, no i mamy, chociaż mamy tutaj hologram. Dobra, czekajcie chwilę, ja sobie sprawdzę, ile żeśmy stracili, bo na pewno żeśmy stracili, zaraz wam podam informację. A więc tak jak widzicie, podliczyło się, no jest tragedia, bo jest 17 zł bez opłat, wydaliśmy 80, jest duża strata, ale inwestycyjnie podejdźmy do tego, jeżeli podejdziemy do tego inwestycyjnie, to myślę, że na pewno to 80 zł na spokojnie się zwróci. Na tą chwilę jest bardzo słabo, no bo nie zdobyliśmy żadnej folii, ani nie zdobyliśmy żadnego czerwonego, znaczy żadnej czerwonej naklejki, ale to nieważne, byczki, mam nadzieję, że wam się podobało, stawcie kciuka w górę, trzymajcie się, no i siemano.